Halo, dzień dobry. Cześć, cześć, cześć. Poczekam momencik, aż tutaj się zbierzecie. Dzisiaj jestem w moim studio domowym. Pięknie. Pojawiła się pierwsza osoba. I tutaj jeszcze tylko włączę Instagram. Halo, halo. O, Milenka, już jest pierwsza Milenka. Cieszę się, Milenka, że jesteś. Super. Dzisiaj z mojego studia domowego nadaję. Fajnie. Milenka, daj mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Agnieszka dołączyła. Super, cieszę się, Agnieszko, że jesteś z nami. Dajcie znać, czy mnie widzicie i czy mnie słyszycie. Czy dobrze mnie słychać? Fajnie, się pierwsze osoby pojawiają. Ekstra. Widać i słychać dobrze, Milenka napisała. Pięknie. Cieszę się, Milenka. Dziękuję Ci bardzo za tą informację. Super. Dobrze. Myślę, że za chwileczkę zaczniemy. Pierwsze osoby się pojawiają. Super. Dobrze. No i słuchajcie, jak zawsze, również hej, Aga, widać i słychać. Agnieszka dała też znać. Cieszę się bardzo, Agnieszko, dziękuję Ci. No i oczywiście, jak zawsze, też będę Was prosiła o to, abyście wpisały miasto, z którego mnie oglądacie, bo widzę, że bardzo dużo jest tych miast i z różnych części Polski mnie oglądacie. A dla mnie jest to ważne, dlatego że czasami też pytacie właśnie o moje szkolenie, czy odwiedzę Wasze miasto z moim szkoleniem, a też niebawem będzie właśnie taka możliwość, gdyż pierwsze szkolenie na pewno Siła Kobiecego Wizerunku pojawi się i odbędzie się na pewno w tym roku. I dlatego też jest dla mnie ważne to, skąd piszecie, bo pytacie mi się, czy odwiedzę wasze miasto. I również jest to taka dla mnie informacja, będę wiedziała, gdzie organizować takie szkolenia dla was. A szkolenie Siła Kobiecego Wizerunku będzie polegało na tym, że opowiem o tym, ale nie tylko też opowiem, ale również będziecie mogli zastosować sami wskazówki, które przekażę na szkoleniu odnośnie tego, jak zbudować swój wizerunek, aby był prawdziwy od A do Z. Jakie kroki wykonać, aby czuć się świetnie w tym, co mam na sobie i wykonać ten każdy krok, który jest niezbędny do tego, aby właśnie to zrobić. I na tym szkoleniu będziecie mogły tu i teraz od razu przećwiczyć sobie i zastosować te wskazówki, o których będę mówiła, i też będziemy nad nimi pracować na szkoleniu od razu. Karolinka też jest super. Cieszę się, że jesteście. I osoby, które też dołączają, proszę Was o. Agnieszka napisała Jędrzejów, tak? Ja do Agnieszki, do Jędrzejowa. Niedługo się wybieram na detoks szafy. Teraz już wszyscy Agnieszka wiedzą. Nie możesz się wycofać. Nie, ja wiem, my to już mamy od bardzo, bardzo dawna zaplanowane. Dobrze, dziękuję Wam bardzo. No i słuchajcie, dzisiaj jest czwarty już dzień, czwarty, bo już dzisiaj jest czwartek, tak szybko to leci, że to jest po prostu niesamowite. Czwarty dzień tygodnia ze stylizacją. I słuchajcie, dzisiejszy temat to jest właśnie detoks szafy, to jest przegląd szafy. Dziś będziemy o tym mówili. Zanim jeszcze jednak do tego przejdę, krótko się przedstawię, bo codziennie dołączają do nas nowe osoby mnie oglądają, co mnie bardzo cieszy. I chciałabym się też króciutko przedstawić dla tych osób, które mnie jeszcze nie znają. Ja się nazywam Agnieszka Nortej i bardzo mi miło, że tutaj jesteś, że mnie oglądasz. Dziękuję Ci bardzo. Jestem jednym kreatorem zmiany wizerunku w Polsce. Jestem również autorką książki, tej oto książki Stylowa Królowa, jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. I też przeprowadzam kobiety przez taki proces, w którym tworzą swój wizerunek od A do Z. Taki wizerunek, który jest spójny z tym,
co mają w swoim, co mają w środku, który podkreśla to, na czym kobietom najbardziej zależy, czyli kobiecość i najczęściej również pracę, którą wykonujemy, dlatego że wizerunek mówi o nas więcej tak naprawdę niż myślimy. I często kojarzymy również osoby z jakimiś rzeczami, z ubraniem właśnie. Zapamiętujemy je z tego i jest to naszym też takim fajnym wyróżnikiem, ale też jest oczywiście budowanie wizerunku bardzo ważne w biznesie. To tak pokrótce przedstawiłam Wam też, czym się zajmuję. No i słuchajcie, dzisiaj mamy temat bardzo gorący, dlatego że jest to temat sierpnia u mnie, taki detoks i przegląd szafy. Bardzo już też zachęcałam wcześniej dziewczyny i dziewczyny, które są tutaj też na live i są w mojej grupie, wiedzą o tym, że teraz sierpień jest miesiącem detoksu szafy. A dlaczego? Dlatego, że fajnie jest teraz zrobić sobie ten przegląd szafy, uporządkować wszystko, zanim wpadniemy w ten wir pracy i to już za chwilę, bo od września i wystartujemy z nową energią, z czystą szafą i będziemy miały co na siebie włożyć. Już trochę wybiegłam do przodu, ale widzę, że pięknie dziewczyny już do mnie kolejne dołączają. Bardzo się cieszę, witam Was serdecznie. No i słuchajcie, ja również też mam do Was prośbę, tak jak zawsze, jeśli uważacie to, co robię, jest dla Was wartościowe, podoba Wam się, w jaki sposób podchodzę do stylizacji, w jaki sposób pracuję, w jaki sposób przekazuję Wam też tą wiedzę tak intensywnie w tym momencie od samego poniedziałku, bo cały czas mamy tydzień ze stylizacją i każdego dnia są live'y o 11:00. To proszę udostępnijcie ten materiał teraz. Dziękuję Wam za to i dotrzemy, i ja też dotrę do większej ilości kobiet, którym zależy na tym, aby dobrze wyglądać, a przede wszystkim dobrze się czuć w ubraniach, które nosimy na sobie. Okej, no to słuchajcie, detoks szafy. No detoks szafy, to jest właśnie tak najczęściej o tym, o czym wspominałam przed chwilą. Często jest tak, że kiedy otwierasz szafę, mówisz po prostu, nie mam co na siebie włożyć. No i tak, w tym momencie twój partner sobie myśli, dlaczego ona mnie okłamuje. Ale to słuchajcie, jest taki żart na sam początek, żeby też wprowadzić troszeczkę śmiechu. Zawsze jak jest nas więcej, to też zawsze jest od razu weselej, słuchajcie. No i tak, często mówicie właśnie to zdanie, nie mam co na siebie włożyć. No i dlatego ten przegląd szafy jest bardzo ważny. Pod tym względem, żebyście sobie, tutaj widzę buźki z uśmiechem lecą, żebyście sobie to poukładały wszystko. Dlaczego? Dlatego, żebyście rano się nie spieszyły, żebyście mogły rano sobie otworzyć szafę i nie biegać po śpiechu i zastanawiać się teraz, co mam na siebie włożyć, tylko po prostu sięgnąć automatycznie po zestaw, który już macie przygotowany i się ubrać. Takie proste to jest. No tak, ale żeby do tego momentu dojść, trzeba najpierw wykonać kilka kroków. Musisz po prostu wiedzieć, co masz w swojej szafie. Bo często jest tak, że kupujesz te same ubrania lub podobne ubrania, które w swojej szafie już masz i dokładasz cały czas do tej szafy. Kupujesz i dokładasz, i dokładasz, i dokładasz. I nie robisz w niej porządku. A taka jest zasada, że jeśli nie widzisz jakichś rzeczy, to po prostu ich nie nosisz. I nie możesz ich nosić, bo po prostu one są gdzieś zakopane pod wieloma rzeczami, które gdzieś tam na dnie szafy leżą, no i dlatego ich nie nosisz. To jest taki drugi, kolejny ważny aspekt, dlaczego warto jest zrobić ten przegląd szafy właśnie teraz. No i słuchajcie. Również oczywiście tracicie pieniądze na to niepotrzebnie, że w swojej szafie macie już rzeczy, które kupujecie najczęściej, bo kupujecie podobne, bo nie wiecie, co w swojej szafie macie i cały czas dokupujecie podobne rzeczy. Nie ma tam nic nowego lub tego, co Wam po prostu brakuje, tylko cały czas dokładacie te podobne rzeczy do Waszej szafy. Kolejna rzecz jest taka, tutaj chciałabym się teraz chwileczkę dłużej zatrzymać. Oczywiście też proszę Was o komentarze, komentujcie dziewczyny. I teraz napiszcie mi w komentarzu, kiedy ostatnio zrobiłyście sobie detoks szafy, kiedy robiłyście taki przegląd szafy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dajcie mi znać teraz w komentarzu.
No i słuchajcie, kolejna ważna rzecz to jest coś takiego, że w naszej szafie mieszkają po prostu emocje. Ja to już też podkreślam i mówiłam o tym wiele razy, dlatego że w taki sposób pracuję, dużą uwagę też na to zwracam i przywiązuję do tego po prostu dużą wagę, dlatego że kiedy tak cały czas dokładamy do tej szafy i niedługo już nie robiłyśmy tego przeglądu szafy, to ta nasza szafa się oczywiście zapełnia i mieszka w niej jakaś tam przeszłość. Czasami zdarzają się różne sytuacje w naszym życiu. Ja też może powiem troszeczkę na moim przykładzie, dlatego że kiedyś byłam w trudnym momencie mojego życia i czułam taką potrzebę zrobienia tego przeglądu szafy, bo też zaczęłam robić porządki wokół siebie. Ale przede wszystkim ten detoks szafy, który zrobiłam, i tam było około chyba 5 jakichś dużych worków i mniejsze torby. Słuchajcie, to ja się poczułam po tym tak lekka, tak oczyszczona. W końcu widziałam, co ja mam w swojej szafie. Ja pozbyłam się rzeczy, które niosły ze sobą jakieś negatywne emocje, które przypominały mi pewne sytuacje, które miały miejsce wcześniej. I ja tą rzecz automatycznie kojarzyłam z tym zdarzeniem. I dlatego wtedy ta rzecz niesie po prostu ze sobą emocje. Ona jest po prostu taką emocją, którą nosimy na sobie i pokazujemy to dalej. A skoro coś jest przeszłością, to warto jest się tego pozbyć i ważne jest to, żeby się tego pozbyć z naszego życia raz na zawsze. Dziewczyny, wiecie co? Ja nie widzę waszych komentarzy. O, czekajcie, odświeżę sobie. Okej, Sylwia, tak, tu Iwonka. I Milenka, 10 miesięcy temu, ale ten czas leci. No tak, Milenka, no to jest już duży czas, słuchajcie, na to, żeby idealny czas na to, żeby zrobić teraz ten detoks szafy. I do tego was chcę dzisiaj zmobilizować. I dajcie mi też znać teraz w komentarzu, czy wy czasem tak macie, czy czujecie, że przypominacie sobie jakieś zdarzenie, niekoniecznie negatywne, może jakieś miłe też z waszego życia, jakieś fajną kolację ze znajomymi, czy wyjście z partnerem do jakiejś fajnej restauracji, do teatru, czy gdziekolwiek, nie wiem, może moment zaręczyn i kojarzycie, przypominacie sobie, że wtedy miałyście na sobie tą sukienkę, że wtedy miałam na sobie tą bluzkę, że wtedy tak fajnie się czułam. Dajcie mi znać w komentarzu, czy zdarza wam się właśnie rzeczy kojarzyć emocjami. Dołączyła Zuzia, witam cię Zuzia serdecznie. Hania dołączyła, cieszę się bardzo. Czekam na wasz komentarz, czy zdarza wam się kojarzyć rzeczy z emocjami, które nosicie na sobie, które miały miejsce wcześniej, kiedyś, w waszej przeszłości. Ja właśnie dziś od rana działam. Szafa się uszczupla. Fiołeczek, super, cieszę się bardzo. Równocześnie tutaj jesteśmy na Instagramie, także ja tutaj spojrzę na Instagram. Świetnie, cieszę się bardzo. Dobrze, tu dołączają też kolejne dziewczyny. Świetnie, cieszę się bardzo, że jesteście. Wiecie co, nie widzę komentarzy. Czasami jest tak, że po prostu albo mi za szybko uciekają podczas transmisji, albo ja ich nie widzę i dopiero wyświetlają mi się po tej transmisji. No ale nic. Mam nadzieję, że tutaj zaraz do mnie dotrą. Wpisujcie w komentarzach odpowiedź na moje pytanie, bo jestem bardzo ciekawa. A my lecimy już też dalej. No i słuchajcie, kiedy pozbędziecie się tych negatywnych emocji, to jest też bardzo ważne do tego, aby zacząć się czuć na nowo dobrze w tym, co macie na sobie, dobrze się czuć w swoich ubraniach. Ja wiem, jak to zadziałało na mnie i jak działa to na kobiety, z którymi pracuję, na moje klientki. Wtedy, kiedy oczyszczamy te ubrania, tą szafę z tych niepotrzebnych ubrań, z tych, które niekoniecznie wywołują miłe wspomnienia w nas samych. Dobrze. No i co słuchajcie? Co jeszcze? Niepasujące fasony do was. Ja też mówiłam o tym w poprzednich filmach, wczoraj, przedwczoraj. Mówiłam o tym, że ważne jest to, ażebyście wiedziały, jaki macie typ sylwetki.
Dlatego, że czasami wiemy, jaki jest ten typ sylwetki, ale on się też zmienia pod wpływem na przykład tym, że kiedyś zdarzy się, że przytyłyśmy parę kilogramów, czy schudłyśmy, czy zdarzy się stan błogosławiony, że jesteśmy w ciąży. Oczywiście taki piękny czas dla nas, ale nasza sylwetka się w tym momencie też zmienia. I później po tych kilku miesiącach po ciąży też się zmienia. I trzeba tą sylwetkę co jakiś czas sprawdzać. Lub zdarza się tak, że myślicie, że wiecie, jakim jesteście typem sylwetki, a niestety nie jest to prawdą, bo piszecie w wiadomościach prywatnych do mnie przed na przykład naszym spotkaniem na żywo, jakim jesteście typem sylwetki, że wy wiecie, że fajnie i tak dalej. A w spotkaniu na żywo okazuje się coś innego, że jesteście innym typem sylwetki, bo po prostu nie byliście świadome, jak dobrze ją zmierzyć. Ja też pokazywałam we wtorkowym odcinku, jak to zrobić, jak sprawdzić swój typ sylwetki, jak dobrze się zmierzyć, a żeby odpowiednio dobierać fasony. I z takiego przeglądu szafy, w tym detoksie szafy, pozbywamy się niepotrzebnych fasonów, fasonów ubrań, które do nas już nie pasują. Bo czasami jest tak, że pół roku temu coś nam pasowało, fajnie się w tym czułyśmy, bo było swobodnie, fajnie, wygodnie. A teraz już niestety nie, no bo nasza waga, figura się zmieniła i już nam to nie pasuje. Niepotrzebnych rzeczy takich się po prostu pozbywamy. Oddajemy to, odkładamy. Fajnie jest też przygotować sobie podczas detoksu szafy jakieś na przykład takie 3 kartony. Rzeczy do ponownego założenia, na przykład dla kogoś, ale niestety już my się w tym dobrze nie czujemy. Możemy podać je przyjaciółce, może dalej ktoś z nich skorzystać i się nimi cieszyć. Możemy też przygotować sobie taki karton na przeróbki, bo czasami zdarzy się tak, że jeszcze jakąś rzecz możemy przerobić u krawcowej i dopasować ją na nowo. A czasami zdarza się tak, że kolejna rzecz, pozbywamy się wszystkich znoszonych rzeczy. Wszystkich rzeczy, które już niedobrze wyglądają, które już się sprały, gdzieś tam się popruło, no już nie fajnie to wygląda, te rzeczy nie są już takiej dobrej jakości, po prostu są znoszone. Takich rzeczy również się też pozbywamy. Pozbywamy się również niepotrzebnych kolorów, niepasujących do nas kolorów. Ja też mówiłam o tym wcześniej, jak dobierać dobrze kolor i też mówiłam o tym na naszej grupie Siła Kobiecego Wizerunku, więc jeśli jeszcze tam cię nie ma, jeśli jeszcze nie macie na naszej grupie, to koniecznie dołącz, bo tam również przez całe wakacje mnóstwo się działo. Na przykład tydzień z makijażem, cały czas te filmy są również dostępne i tylko tam. Nigdzie więcej ich nie zobaczysz. Ale wracając do tego detoksu szafy, ważne jest to, aby pozbyć się tych niepasujących kolorów. Jak w ogóle wiedzieć to, że kolor do nas nie pasuje, tak? Po pierwsze, dobrze się czujemy w tym kolorze. Po drugie, zawsze patrzymy na naszą twarz, jak ona wygląda, jak się zachowuje przy twarzy, dlatego że najważniejszy jest kolor ten, który nosimy przy twarzy. Ja zawsze to podkreślam. Kolory, które nosimy u dołu sylwetki, już nie są takie ważne, bo już one na nas tak nie oddziałują mocno. Najbardziej podkreślają naszą urodę i oddziałują w ogóle też na nas kolory, które mamy przy górze sylwetki, czyli na przykład taką zieloną koszulę, którą dzisiaj ubrałam i się z niej świetnie czuję, bo kolory zdecydowanie mocne do mnie pasują. I nie tylko w tym, że ja komfortowo się czuję w kolorach, ale i też również do mojego typu urody. Także zostawiamy tylko takie pasujące kolory, które na pewno będziemy nosiły, które podkreślają naszą urodę, w których dobrze się czujemy. Spójrzcie na twarz. Kiedy idziecie do sklepu i przymierzacie różne kolory, fajnie jest sobie wziąć kolor ciepły i kolor chłodny, na przykład jakieś bluzeczki i założyć ją na sobie i w przymierzalni sprawdzić, jak nasza twarz wygląda. Jeśli twarz jest świetlista, promienieje, wygląda na wypoczętą, to znaczy, że jest to twój kolor. Jeśli podkreśla również twój kolor tęczówki oczu, to znaczy, że jest to twój kolor. A wtedy, kiedy ta twarz jest taka mdła, zlewa nam się ze wszystkim, ona nie jest wyraźna, wtedy to nie jest twój kolor i po prostu pozbądź się takich kolorów z twojej szafy, bo niedobrze będziesz w nich wyglądać i niedobrze też będziesz się w nich czuła. Ok, następny punkt, bardzo ważny, słuchajcie, to jest to, że
Pozbywamy się też ubrań, których nie nosiłaś przez około rok czasu. Dlaczego? Dlatego, że już ich nie założysz. Po prostu nie założysz już tych ubrań, dlatego pozbądź się ich. Często zdarza się, że kiedy jestem na przeglądzie szafy, pomagam klientce mojej oczyścić tą szafę i pokładać wszystko od nowa. Zdarza się tak, że po prostu widzę na początku w klientce i oczach przerażenie i takie zachwianie, a może to, a może jeszcze to będę nosić, a może zostawię to jeszcze na chwilę. Nie, bo skoro nie nosiłaś tego przez rok, to na pewno nie będziesz nosiła już tego dalej, tak? Taka rzecz tylko zajmuje ci miejsce w twojej szafie i zaburza tą harmonię, bo trzeba pamiętać o tym, że dziewczyny, no to jest tak, że wtedy, kiedy mamy bałagan w swojej szafie, no to mamy zaburzoną harmonię, tak? W tej szafie i w naszym życiu też, a wtedy, kiedy wszystko mamy fajnie poukładane, to lepiej się też z tym czujemy. I bardzo was proszę, żebyście nie odkładały takich rzeczy, bo jeszcze się przyda. Dajcie mi znać, dziewczyny, w komentarzu. Ja sobie jeszcze tutaj odświeżę i sprawdzę. Beata dołączyła, Justyna, witam cię pięknie. Agnieszko, ty masz śliczny kolor na sobie. Dziękuję ci, Justyna, i świetnie się w nim czuję. Uwielbiam takie mocne, zdecydowane kolory. To jestem po prostu ja. Napiszcie mi, dziewczyny, w komentarzu, czy wy czasem macie też tak, że odkładacie jakąś rzecz i po prostu myślicie, a przyda się jeszcze, taki przyda się, może później jeszcze się przyda, może to jeszcze będę nosić, może schudnę. Może dzisiaj nie ten kolor mi pasuje, ale może za miesiąc, dwa będzie mi pasował. Może jeszcze tą rzecz ponoszę. Czy zdarza się Wam, że zostawiacie takie ubrania w swojej szafie? Dajcie mi znać w komentarzu. Beatka, witaj Beatko, cieszę się, że jesteś. Pięknie. Dajcie mi znać w komentarzu. Dobrze. Ja tutaj na bieżąco sobie, słuchajcie, odświeżam stronę, żeby być z Wami cały czas w kontakcie. Ale jeśli pominę jakiś komentarz, to na pewno odpowiem na niego po transmisji. Bo czasami zdarza się tak, że on się po prostu nie wyświetli. No i słuchajcie, bardzo ważne jest to, żebyście po prostu nie odkładały takich ubrań. Fajny sposób jest na to taki. Przygotujcie sobie jeden karton, to jest bardzo fajny sposób i też sprawdzony. Przygotujcie sobie jeden karton na rzeczy, których nie jesteście pewne. I tam powkładajcie sobie takie te przyda się, których nie jesteście pewne, może jeszcze ubiorę i tak dalej. I odłóżcie sobie ten karton na około miesiąc czasu. Gdzieś tam w pokoju, czy na strychu, czy gdziekolwiek macie miejsce. I zasada jest taka, bardzo prosta. Jeśli w ciągu miesiąca nie zaglądniesz do tego kartonu, nie otworzysz go, to znaczy, że tych rzeczy już nie potrzebujesz. Bo nie będziesz już ich szukać, a skoro już nie szukasz, nie brakuje ci tych rzeczy, to po prostu nie będziesz ich nosić. I to jest taki ostatni, bym powiedziała, guzik rezerwowy i w razie czego karton rezerwowy, który jeszcze na ten miesiąc możesz sobie zostawić, jeśli czujesz taką potrzebę. A najlepiej pozbądź się tego po prostu od razu. Dobrze, sprawdzę sobie komentarze. Agnieszka napisała, często tak mam i dużo ubrań to przetrzymuje. Ok, super. No to czas skończyć z tym, Agnieszka, raz na zawsze. Czas skończyć z tym raz na zawsze. Słuchajcie, o tym wszystkim, co teraz powiedziałam przed chwilą, o tych wszystkich aspektach, które są ważne do tego, aby zrobić ten przegląd szafy. To są takie kroki, które wykonujecie po kolei, aby zbudować swój wizerunek od A do Z. Bo przegląd szafy jest jednym z tych niezbędnych kroków, które musicie wykonać. No, trzeba to wykonać. Musicie zrobić, aby odkryć na nowo siebie, też swój styl, czasami odświeżyć swoją szafę. Często jest tak, że kiedy też tworzę przy przeglądzie szafy, przy detoksie szafy nową listę zakupów, jest ona dobrą taką wskazówką do tego, co nam brakuje w szafie. Dlatego też, żeby nie kupować tych podobnych rzeczy, czy tych samych, które już w swojej szafie masz,
ale żeby tylko uzupełnić tą szafę o te rzeczy, których naprawdę Wam brakuje i tylko takie rzeczy później kupować. Jeśli ta lista nawet, słuchajcie, wyda Wam się długa i będzie na początku przerażająca, nie przerażajcie się tym, naprawdę. Dlatego, że przecież rzeczy nie musicie kupować tego wszystkiego od razu, możecie sobie to podzielić na partie, sukcesywnie dokupować. Zacznijcie od rzeczy, które najbardziej są Wam potrzebne już teraz. Justyna napisała, tak ma, właśnie o tym, o czym mówisz. Zostawiam w szafie i myślę, że przyjdzie czas na tą rzecz, bo czasami szkoda wrzucić, bo jest to fajne, ale źle się w tym czuję. Fajnie, no to Justynka, słuchaj, teraz zmieniasz to od dzisiaj, od teraz, od tego momentu zmieniasz to i nie zostawiasz takich przydasi. Wydajesz od razu rzeczy, które przydadzą się jeszcze komuś innemu, które są w dobrym stanie, podasz dalej, a jeśli nie, to po prostu pozbądź się ich raz na zawsze i niech znajdą miejsce tam, gdzie się należy, na pewno nie po prostu w twojej szafie. Pozbywajcie się dziewczyny takich rzeczy naprawdę. Zobaczycie, jak wokół siebie taki przegląd szafy też właśnie wyzwala to, że zaczniecie wokół siebie robić porządki. Czasami też właśnie w swoim życiu, bo to są takie kroki, które też dają do myślenia, nad którymi się zastanawiamy i one jakby pociągają za sobą następne kroki, które też wykonujemy w swoim życiu. Dlatego ja też zatrzymałam się przy tym detoksie szafy, omawiając to, przy tych emocjach na chwilę dłużej. Mówiłam sama, jak to na mnie działało, jak to na mnie działa i na inne kobiety też, którym też w ten sposób pomagam, bo tylko w taki sposób pracuję. Ważne jest to, że dziewczyny, żebyście nie tylko patrzyły na ubranie pod tym względem, że jest dobry fason, jest dobry kolor i wiesz, że do twojego typu sylwetki jest to idealne, bo podkreśla twoje walory, a ukrywa niedoskonałości sylwetki, które gdzieś tam czasami po prostu są. To jest bardzo ważne, ale i równie ważne jest to, żebyście się dobrze czuły w tym, co macie na sobie. I żebyście pozbywały się tych negatywnych emocji po prostu z tej szafy, a zostawiały tylko rzeczy, w których się czujecie dobrze, pozytywnie, komfortowo, takie, które wzmacniają waszą kobiecość, wzmacniają waszą pewność siebie, bo ja też wiem sama po sobie, kiedy taką zmianę przeszłam, bo pomimo tego, że stylizacją zajmuję się od 14 lat, to słuchajcie, w tym takim trudnym momencie życia, kiedy ja zakupiłam siebie na chwilę i na nowo zaczęłam robić porządki, odnajdywać samą siebie tak naprawdę. Wiem, jak to na mnie zadziałało i te wszystkie kroki, o których ja Wam mówię, to wszystko, co ja Wam pokazuję, ja sama też przeszłam, sama zastosowałam, dlatego wiem, że to po prostu działa. Okej. No co, dziewczyny, już sprawdzam, jeszcze odświeżam Wasze komentarze. Cieszę się, widzę, że nie tylko dziewczyny nas oglądają, ale i również panowie. Witam serdecznie panów, bardzo się cieszę. Świetnie. Okej, słuchajcie. No to co? Czas mojej transmisji już dobiega końca, bo też nie chcę przedłużać. Oczywiście wszelkie pytania, które macie, napiszcie w komentarzu. Ja również po transmisji na nie też odpowiadam. Teraz jeszcze czas, żebyście mi to pytanie zadały. Ale i również zapraszam Was serdecznie do mojej grupy Siła Kobiecego Wizerunku na Facebooku, gdzie tam jutro będę prowadziła taką sesję dodatkową, taki live dodatkowy. Będzie to też sesja taka Q&A, gdzie będziecie mogły dodatkowo zadać mi pytanie, które jeszcze chciałybyście mi zadać, na które chciałybyście znać odpowiedź. I tylko tam jutro o 20:00 w mojej grupie będzie ten live. A jutro na fanpage'u o godzinie 9, nie o 11, słuchajcie, ale jutro wyjątkowo o godzinie 9 rano będzie ostatni live z tygodnia ze stylizacją. Szykuję coś naprawdę specjalnego, więc bądźcie koniecznie ze mną, bo naprawdę będzie fajnie. Nie będę zdradzała Wam, co to będzie, ale na pewno będzie fajnie, będzie dużo energii, będzie moc. Także słuchajcie, dołączcie do grupy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłyście.
Ja też chciałabym, słuchajcie, zacytować, tak jak w każdym dniu tygodnia ze stylizacją, pewnego projektanta, którego słowa są również też w mojej książce. Jest to dzisiaj Coco Chanel. Jest tutaj szafa mocnych ubrań. Ten cytat jest właśnie w tym rozdziale, gdzie jest też opisany cały detoks szafy. Może zdarzyć się, że urodziłaś się bez skrzydeł, ale najważniejsze jest, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć. Także słuchajcie, z tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszego live'a. Także pozbądźcie się niepotrzebnych rzeczy z waszej szafy. Nie przeszkadzajcie skrzydłom, które wam teraz wyrastają, i pozbywajcie się rzeczy z waszej szafy, które zaburzają waszą harmonię, w których nie czujecie się dobrze, które coś fajnego wam nie przypominają. Pozbądźcie się tego raz na zawsze. Tak, sprawdzam, czy wam wszystko powiedziałam. Wszystkie informacje najważniejsze na koniec powiedziałam. Jutro live o godzinie 9 rano. Zapraszam na porannego jutrzejszego live'a. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście, że mnie oglądacie. Dla mnie jest to bardzo ważne. Dziękuję wam, że komentujecie i pytacie, bo wtedy wiem, czego najbardziej potrzebujecie, czego oczekujecie i jakich informacji ja mogę wam również też podać więcej i na czym się wtedy bardziej skupić. Dziękuję wam bardzo również za wszystkie udostępnienia i jeśli są osoby, które nie udostępniły jeszcze dzisiejszego live'a, a dołączyły właśnie teraz, serdecznie proszę abyście udostępniły, dlatego że mnie zależy na tym, aby dotrzeć do jak największej ilości kobiet, którym zależy na tym, aby dobrze się czuć w tym, co mają na sobie i świetnie wyglądać, aby zbudować ten wizerunek od A do Z. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy live, za to, że jesteście ze mną, za waszą obecność. Pa, pa. Cześć.